Dzień dobry, Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Chciałbym dzisiaj Państwu pochwalić się naszą najnowszą pozycją wydawniczą Ekonomia Wolnego Rynku Mareja Rothbarda, którą Instytut wydał wspólnie z wydawnictwem Fear Publishing. Jest to drugie wydanie tej książki w Polsce. Tym razem jest to wydanie jednotomowe, w eleganckim jednym tomie, w twardej oprawie. Do tego jest to wydanie gruntownie przeredagowane, więc możecie Państwo być pewni, że jest ono bardzo starannie przygotowane i jest bardzo dokładnie przetłumaczone z swojego amerykańskiego pierwowzoru. Chciałbym Państwu powiedzieć trochę, dlaczego wydanie tej książki jest ważne, dlaczego ta książka była historycznie ważna i dlaczego warto ją czytać dzisiaj. Ekonomia Wolnego Rynku miała powstać jako dzieło, które miało streszczać dla nieco mniej wyedukowanego czytelnika ludzkie działanie Ludwiga von Misesa. No jednak, kiedy Rothbard zabrał się za pisanie tej pracy, to zauważył, że w systemie Misesa jest kilka luk, które należy uzupełnić. Zwłaszcza doskwierała mu brak w zasadzie teorii produkcji u Misesa. I dlatego też książka Streszczenie ludzkiego działania stała się osobnym traktatem ekonomicznym, w którym Rothbard bardzo innowacyjnie rozwinął wiele wątków, które podjął Mises, jak i stworzył właśnie zupełnie nową teorię produkcji, zrewidował ustalenia Misesa co do teorii monopolu, czy też stworzył kompleksową teorię interwencji państwa w gospodarkę, bo ostatnia część ludzkiego działania, przedostatnia, to są właśnie różne opisy różnych interwencji państwa w gospodarkę. Natomiast Rothbardowi udało się stworzyć z tych luźnych części systemu Misesa bardziej spójne i kompleksowe dzieło, spójną teorię interwencji państwa w gospodarkę. I ta książka była o tyle ważna, że ona jakby wychowała współczesne pokolenie ekonomistów austriackich w Ameryce, jak i już obecnie na całym świecie. Była książką, dzięki której ten austriacki paradygmat w ogóle przetrwał. I właśnie dzisiejsi, najbardziej znani, najbardziej cenieni ekonomiści austriaccy, jak Joseph Salerno, Peter Betke, Jörg Guido Hülsmann, wychowywali się właśnie na książce Rothbarda. No, można żałować, że właśnie, że dopiero dzisiaj ta książka jest poważnie krytykowana, oczywiście nie w całości, tylko jej poszczególne fragmenty, jak na przykład Robert Murphy krytykuje stanowisko Rothbarda w sprawie stóp procentowych, czy Jörg Guido Hülsmann wspomniany krytykuje stanowisko Rothbarda w sprawie prawidłowej kwestii prawidłowego wyobrażenia sobie równowagi. To książka, która zainspirowała wiele dyskusji, które niestety odbywały się już po śmierci Rothbarda, więc sam nie może w nich uczestniczyć, ale jest to jakby żywa tradycja cały czas. Jeśli ktoś chce włączyć się właśnie we współczesną austriacką ekonomię, to tę książkę musi znać. Ale jest to książka nie tylko dla osób, które mają jakieś naukowe ambicje. Jest to taki traktat, tak dobrze zbudowany, że w zasadzie każdy, kto do niego rzetelnie przysiądzie, może go w całości przyswoić. Rothbard bardzo starannie rozbudowuje kolejne kwestie, wskazuje, jakie przyjmuje założenia, jakie rozbudowuje, porzuca, odpowiednio komplikując coraz bardziej swój wywód. Książka ma 12 rozdziałów i przyswojenie pierwszych czterech nie powinno stworzyć nikomu problemów. Kolejne są trudniejsze, ale Rothbard jest naprawdę świetnym przewodnikiem po świecie ekonomii. I jeśli ktoś będzie potrafił poświęcić na to odpowiednią liczbę godzin, żeby Rothbarda ze skupieniem przeczytać, to nie będzie żałował. Mogę powiedzieć, że kiedy ja przeczytałem tę książkę w czasie studiów ekonomicznych, to po jej przeczytaniu stwierdziłem, że teraz mogę się czuć jako prawdziwy ekonomista. Na tyle jakby czułem, że moja techniczna wiedza ekonomiczna
przyrosła. Jestem przekonany, że jeśli Państwo zabiorą się za lekturę tej książki, to także będą mieli podobne odczucia. Bardzo serdecznie polecam przeczytanie Ekonomii Wolnego Rynku Maryja Rothbarda.